Cześć wszystkim! Czas na inne filmy niż wszystkie. Miało tego filmu nie być, ale się rozmyśliłem. O co mniej więcej chodzi? Przeanalizujemy sobie rok 2023. Teraz jest 2024, trzeba się do tego przyzwyczaić. Sypnę wam parę statystyk, jeżeli chodzi o nasz kanał. Czyli wiecie, przeanalizujemy przeszłość i powiemy troszeczkę o przyszłości. Let's go! No dobrze, na początku kanał. I to jest... Kanał zdobył w ten rok 771 tysięcy wyświetleń. Oczywiście to jest większość z shortsów, ale cały czas. 771 tysięcy wyświetleń, to jest prawie milion. Przybyło nas 1800, to na razie zarabiania, no nie ma. Aczkolwiek do zarabiania brakuje nam tak około 1000 godzin oglądania. A to oznacza, że w ciągu tego roku zaliczyliśmy 3000, za co serdecznie dziękuję. Nagrywam to 7 stycznia, czyli dzień po wyjściu filmu z Golemem, z którego oczywiście jestem masakrycznie dumny, myślę, że wyszedł całkiem spoko. Wy też go całkiem polubiliście. Przez chwilę nawet był to jeden z bardziej klikalnych filmów w tym czasie. Na miejscu pierwszym jest Barry Onyx, ale tak czy siak, cały czas drugie miejsce jest dobrze. Natomiast pierwszym filmem w tamtym roku był film o Slenderze. Mianowicie czwarta część. Wtedy jeszcze się w niego bawiliśmy. Był całkiem spoko. Podobnie jak seria z Minecraft, The Forest. Myślę, że całkiem nieźle rozwinął się kanał. Tak wymainowaliśmy troszeczkę arka. W sumie w 2023 roku wyszło 70 filmów. No, nieźle. Oczywiście nie licząc shortów i transmisji na żywo. Jakbyśmy też to wliczali, to naprawdę wynik byłby kosmiczny. W tym roku też zaczęło się troszeczkę bardziej streamować i muszę przyznać, że te streamki były całkiem niezłe. Jednakże z czasem ARK zaczął jakoś dziwnie zacinać i w ogóle straciłem wenę do tej lightowej serii. Co oczywiście nie zmienia faktu, że bawiłem się dość przednio. Fioletowy, czerwony Nowing. Ja pierdziel! Dobrze, w tym roku najbardziej klikalnym materiałem był film o duchu. O duchu Reksie. Ja go wymyślałem sobie tak od czapy. Myślałem, będzie śmiesznie. I co? 120 tysięcy wyświetleń. Masakra. 1/7 wszystkiego. Natomiast najbardziej oglądanym filmem w tym roku był film o Mozozaurze. 3000 wyświetleń. Czyli no, w tym roku nie udało się zdetronizować króla, mianowicie Gigeła, z 10 tysiącami wyświetleń. I co ciekawe, film o petardach jest na trzecim miejscu. No z tego co kojarzę, to był bardzo oglądany w okolicach Sylwestra. Nie wiem co jest w nim tak wyjątkowego, może chodzi o miniaturkę. Udało się. Aktualnie jest nas 3412 i w sumie pasowałoby się podzielić z wami wizją na ten kanał. Myślę, że w roku 2024, tak, trzeba się przyzwyczaić do nowej nazwy, będziemy troszeczkę bardziej odbiegać od tematyki Arka. Bo myślę, że Ark, jak i same gry, to jest dość wąski temat. Myślałem na przykład o takich vlogach. Nie wiem, wy też tworzycie ten kanał, może wy coś ciekawego zapodacie w komentarzach. Ja jestem otwarty na propozycje. Jednakże nieważne co będzie, mam nadzieję, że w tym roku będziemy się bawić równie dobrze co w tamtym i następnym i jeszcze następnym. Dla mnie tworzenie filmów to jest czysty fun. Wiecie, jako twórca możesz się tak wyżyć kreatywnie. Bardzo lubię to co robię. Zauważyłem też, że te filmy coraz bardziej jakoś wyglądają, są coraz fajniejsze. Na przykład, że teraz do filmów z Arka dobieram jeszcze muzyczkę z tego Arka. Myślę, że to była bardzo dobra decyzja. Chętnie poznam wasze zdanie na ten temat również w komentarzach. Widzimy się standardowo w kolejnym filmie, tak samo jak to było rok temu. Cześć!